Jeżeli decydujesz się na świnkę morską, musisz wiedzieć o tym, że są to zwierzątka stadne, czyli muszą być minimum dwie świnki. Musisz wiedzieć, że są to zwierzątka towarzyskie i potrzebujące wybiegu, żeby później nie mieć problemów na przykład ze stawami. Dla nas priorytetem są tak naprawdę czystość i higiena klatki dla świnek. Musi być świeże jedzonko, świeża woda, musi być dostęp sianka 24H na dobę. Musi być czysto i sucho przede wszystkim. Są to zwierzątka, które same nie produkują witaminy C, dlatego my jako odpowiedzialni właściciele powinniśmy ją dawkować, a można to zrobić na trzy sposoby. Albo w kroplach do wody, czego nie polecam, bo witaminka C w wodzie szybko się ulatnia. Możesz to robić poprzez kropelki, ale w strzykawce. Nasze świnki niekoniecznie przepadają za tym sposobem, więc podajemy ją w naturalny sposób, czyli warzywa. Witaminę C powinniśmy wyliczyć na masę ciała świnki morskiej. Podam Wam w następnym filmie, bądź jeśli chcecie, napiszcie w komentarzu, jak wyliczyć odpowiednią dawkę witaminki C. Kolejna rzecz to kosztowne wizyty u weterynarza. Nie idziemy ze świnkami do weterynarza, gdy już się coś dzieje, tylko chodzimy na wizyty kontrolne. Koszt takiej wizyty, takie badanie dodam, robi się raz na pół roku i koszt takiej wizyty razem z pobraniem krwi, sprawdzeniem stanu świnki takim wizualnym, czyli wizyta kontrolna, to koszt około 200-250 zł. Na przykładzie ostatnio szyszka bardzo nam tak kaszlała, kichała, mimo że byliśmy na wizycie kontrolnej i nic się nie okazało. Pojechaliśmy z nią jeszcze raz do weterynarza i całe szczęście utknęło jej sianko w nosku, dlatego taki miała rzężący oddech. Nie było to nic poważnego, ale my jesteśmy ubezpieczeni na takie sytuacje. To znaczy, że my, jak coś się dzieje, od razu jedziemy, ale mimo tego raz do roku robimy takie badanie kontrolne. Musicie też pamiętać, że to są zwierzątka, to są żywe stworzenia, o które trzeba dbać. Są to zwierzątka, które wymagają opieki i na początku bardzo dużo pracy z oswojeniem świnki morskiej. Zapraszam Was do naszych poprzednich filmów. Mamy tam filmy o chorobach, o oswajaniu, także każdy znajdzie coś dla siebie nawet od początku, gdy świnka już przyjdzie do ich domów. Ważne jest to, aby zapewnić im dobrą opiekę, ponieważ są to zwierzątka żyjące od 6 do 8 lat, także są to zwierzątka, które towarzyszą nam zbyt krótko. Jak człowiek się przyzwyczai, to po prostu utrata zwierzątka tak bardzo boli, ale przez całe życie należy im się wszystko, co najlepsze. Zostaw łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję kanału.